GKS Dopiewo i Polonia 1912 Leszno to sąsiedzi w tabeli trzeciej ligi. Zwycięstwo dawało awans do najlepszej piątki rozgrywek i może to zaszkodziło obu zespołom. Bardzo dobrze prezentująca się od początku rundy drużyna z Dopiewa wystąpiła osłabiona bez pauzującego za kartki stopera Jujeczki, którego zastąpił najlepszy strzelec Łukasz Szczudeł. Do zespołu wrócili jednak rekonwalescenci Rewers czy Kartkowicz, na przykład Piotr Gułajski. Już w trzeciej minucie zaczął rewers, chociaż jego strzał był zbyt lekki. Podobnie w 14 minucie także zbyt lekko i tym razem nogą. Goście atakowali rzadko, ale w 16 minucie powinni objąć prowadzenie. Najlepszy strzelec Polonii Adrian Berger nie trafił jednak czysto w piłkę. W 20 minucie Berger nie wykorzystał kolejnego błędu obrony, chociaż sytuacja nie była już tak klarowna. Nie udawało się Bergerowi, to w 23 minucie próbował Kowalski. GKS z wielkim trudem przedostawał się w pole karne, ale bez większego efektu. A najładniejszą akcję przeprowadzili Jarentowski, Budzyń i Rewers w 30 minucie. Dwie minuty później znowu odpowiedział Berger, ale równie nieskutecznie jak poprzednio. W drugiej połowie gospodarze już nie popełniali takich błędów i nawet mogli mecz wygrać, gdyby strzał Gułajskiego był bardziej precyzyjny, albo gdyby w 67 minucie Maciej Ratajski lepiej wykorzystał podanie Bordycha. A tak piłkarze bramek nie zdobyli, a zespoły straciły po jednym zawodniku, bo w samej końcówce czerwone kartki dostali Piotr Gułajski i Mirosław Bordyniak. GKS Dopiewo, Polonia 1912 Leszno 0-0.